I dzisiaj szybko rozgrzejemy sobie stopy na stojąco tym razem, tak? Będziemy wchodzić, zobaczcie, na wysokie półpalce, czyli na relewę. Wchodzimy na półpalce i schodzimy. Wchodzimy na półpalce i schodzimy. I jeszcze raz. Wchodzimy na półpalce i robimy obrót. Pięknie. Świetnie. I jeszcze raz. Wchodzę na półpalce i schodzę. Wchodzę na półpalce i schodzę. Wchodzę na półpalce i w drugą stronę obrót. Super. A teraz rączki rozluźniamy. I uwaga, wyciągamy do przodu. Takie proste całkiem. I robimy takie mizi-mizi. Świetnie. I w dół. A teraz w górę jeszcze raz. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Świetnie. Rączki na biodra wracają. Robię plie. Plie. Wchodzę na pół palca. Obrót. Świetnie. I jeszcze raz plie. 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 Wchodzę na pół palca w drugą stronę. Obrót. Świetnie. Bardzo dobrze. A teraz uwaga. Nóżki trzymam. Pięknie na boki. I robię tangi do boku. Tangi do boku. I tangi do boku. I tangi do boku. I dostawiam nóżkę. Tangi do boku. I dostawiam nóżkę. A teraz uwaga. Która to jest prawa ręka? Kto pamięta? Ta prawa rączka, która najczęściej albo maluje kolorowanki, albo nią rysuje, albo jem na przykład obiadek. Jesteś leworęczna? Tą rączką piszesz? Tak? No to prawa ręka to będzie odwrotna. A ja to robię i tą. A, ty jesteś dwuręczny. Prawa rączka to jest ta. Prawa rączka ta. Świetnie. Ty nie wiesz, która? Oj, patrzymy. Prawa rączka to jest ta. 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 Świetnie. I teraz nauczymy się robić takiego kogucika. Najpierw prawa rączka robi kogut. Potem lewa rączka robi kogucika. Chodź na nas, potęczymy sobie. I uwaga, to już ćwiczyłyśmy. Wchodzimy na wysokie półpaluszki. I robimy obrót. I rączki wracają szybko na biodra. I znowu kogucik. Kogucik. I w drugą stronę obrót. I zamykamy rączki. Świetnie. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Ale pięknie stoją na nimi. Super. No to wy już tak ćwiczycie tutaj za mną, jakbyście chodzili przynajmniej 2 lata na baler. No, pięknie. Pokażę wam najpierw bez muzyki. Nóżki ustawiamy w pół pierwszej. I teraz uwaga. Nóżkę dajemy do boku. Do boku. I zamykamy. Ręce na biodek. Druga noga. I zamykam. I jeszcze raz. Do boku. I zamykam. Hop. I zamykam. I uwaga. Wyciągam rączki. I będziemy klaskać. Raz, dwa, dwa. Teraz dwa.
nogi do przodu. Raz, dwa, idziemy do mnie, tak? Klękamy na kolanko, rączki dajemy do góry i głośno krzyczymy. Ole! Dwa! Ole! No, głośno. I... Ole! Świetnie! Mamy to godzinie duże. To będzie bardzo ciekawe. Rączki opuszczamy, wracamy z powrotem na linię. Wracamy na linię. Gdzie ta linia jest? Trudna mi linia wasza, tak? Teraz wszystkie dziewczyny i chłopaki rączki przyklejają na bioderka. Też trzymamy rączki i na bioderka. Przyklejone. Komu nie chcą się przykleić, to smarujemy klejem. Smarujemy. Jedna rączka, druga rączka i już przyklejone. Tak? Świetnie, włączam teraz muzykę i po raz pierwszy spróbujemy zatańczyć koncertowy baletowy taniec. Tak? Kogut? Kogut? Kot na paluszki? Obrót? I rąż. Kogut? Kogut? Kot na paluszki? Odwrót? I zamykam. Bum, tarara, bum, cyk, cyk. Wszyscy razem. I bum, tarara.
trzecia i jedzie, jedzie, jedzie cyrk. Uwaga, to teraz już tak ładnie koncertowo ze wstępem, najpierw wstęp. Gwiazdy podpowiedzą, kogo, kochanie, no? No i powiedz, kochanie, ja
jakie zwierzątko, w jaką postać z cyrku się zamieniamy? Małpki. No dobrze, no to jesteśmy małpy. Jajom duch, a ona fru. Jajom duch.
płynie i płynie. Przypłynęła rybka i zrobiła plum. 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 I co było na plum, plum, plum? Leciały. Trzy razy klaskałyśmy. Plum, plum, plum. I fontanna. Dobrze, Zuzia. I fontanna była, tak? I jeszcze raz. Plum, plum, plum. A potem chlup. Plum, plum, plum. A potem chlup. Plum, plum, plum. A potem chlup. Jakie trzecie zwierzątko było? Dzięciołek. Dzięciołek. A więc szykujemy skrzydełka i śpiewamy. Przyleciał dzięciołek i powiedział słuch. 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 I teraz uwaga. Co robiłyśmy? Świetnie! Słuch, słuch, słuch. A potem fruk, słucham. Dokładnie. Nie robimy za mocno, żeby nas rączki nie bolały. Tak? A więc stuk, stuk, stuk. Robimy tak, żeby nas nic nie bolało. I stuk, stuk, stuk. A potem fru. 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 Świetnie. I uwaga. Bardzo dobrze. I dodajemy jeszcze jedno zwierzątko. Za chwilkę, Zuzia, zaraz skończymy, zrobimy przerwę. Zwierzątko czwarte. Zuzia, wybierz jakieś zwierzątko. Żyrafki. No żyrafki, no ale nie będziemy mogli poprawić żyrafki. Jest jeszcze żyrafa przyszła. Żyrafa i co żyrafa? Nie, nie robi żadnych odgłosów, nie wiem. Może jakiegoś kotka albo kaczuszkę może. O, kaczuszka, ale co? Kaczuszka była jest... Dobra, może być kaczka? Na przykład? A to jest od twojego bąbika. Słucham? Twojego bąbika teraz są piękne. A, piękne. No, ale to tak piękny. Dzień dobry. Dobra, to przyszła sobie hiena i zrobiła chin. Tak? Dobra, uwaga, pokazujemy pazurki. Tak? I będziemy tak. Przyszła sobie hiena i zrobiła chin. Przyszła sobie hiena i zrobiła hi. Przyszła sobie hiena i zrobiła hi. Przyszła sobie hiena i zrobiła hi. Tak? I teraz pazurki. Hi, hi, hi. 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 Przyleciała mucha i zrobiła
poczekajcie. Idę do mamy. Chodźcie, jeszcze zrobimy psik, proszę. Czekałyśmy podłogi. Musimy teraz umyć rączki. O, ja zaraz, zaraz. I uwaga! Tak, możemy popróbować. Tak, stoją na szybkę. Uwaga! Wszyscy rzeczka do góry. Rzeczka do góry. Rzeczka do góry. I przesuwamy się o jedno miejsce do tyłu. Do tyłu, żebyśmy mieli dużo miejsca. Tak? Ale nie przykryjamy się do mnie, tylko do tyłu. Proszę bardzo. I panie, śpiewamy. Pora wstać,
wyobrażamy sobie, że jesteśmy na scenie i zaśpiewamy i zagramy to jak na koncercie. Dobrze? Ale ładnie wszyscy śpiewają. Proste plecy, proszę. I przygotowana łyżeczka na kubeczku. Wszyscy się będą śpiewać ładnie, koncertowo, jak dla mamy i dla taty? Tak. Tak? No to proszę bardzo, wszyscy razem. I... Thank you.